No dobrze. Obsmakowałem to sobie. Troszeczkę. Posmarkałem. Dookoła. Po prostu. Truciki po... Spróbowałem to po prostu pospawać do tego... Do tej obręczy. O. Teraz sobie to... Wytnę kątóweczką. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Już to ładnie obciąłem. Teraz sobie to po prostu sobie to obszlifuję.
widać. Ładnie to sobie obszlifowałem. Nie ma ostrych krawędzi. Taki sobie będzie ruszcik na kiełbaskę. Teraz musimy zrobić po prostu ten drugi. Trzeba jakoś tu wygiąć, żeby go tutaj i tutaj przyspawać, żeby po prostu to ładnie wyglądało, nie? No i teraz metaloplastyka. Pamiętajcie, jak nie będzie można wygiąć po prostu drucika, żeby to, nie wiem, to jest jakiś nierdzewny drut z czegoś, może z jakiegoś uchwytu, z wiaderka albo z czegoś, chociaż strasznie twardy, to po prostu pamiętajcie, jak nie da rady go takim młotkiem wygiąć, wyprostować, to trzeba zmienić na taki młotek, nie? A jeszcze ja tu muszę kawałek szyny. No i już pięknie wygięty, nie? Można powiedzieć. Już jest cudowny. I teraz byśmy musieli sobie uciąć takie kawałki po prostu tej rurki. Mam taką rurkę, taką tulejkę, żeby po prostu zrobić sobie tutaj taki zawiasik. No. Taki zawiasik. Utniemy to na odległość 1 cm. Będziemy to ciąć na 1 cm.
Tak jak widzicie, teraz to tylko muszę obciąć. Coś mi się ten staw, jak to widać, zaraz to obetnę i znów nie będę was zanudzał, obszlifuję to sobie i przyspawię już to i wam pokażę, i tu później tylko przyspawimy to jakiś drucik po prostu na... Już jestem, teraz skończyłem to pospawać. Taki jest uchwycik. Taki uchwycik po prostu mamy. A tu zaraz skrócimy. Tak. I tak już mamy. Teraz, żeby to... A po prostu to zrobiłem mojemu... W tym pierwszym grillu to tak coś zrobiłem po prostu, że po prostu obciąłem to pod kątem. Kątem to obciąłem te stopki, żeby one po prostu lepiej tak. Zaraz to obetnę kontuwą, tak jak widzicie, tu się coś rozmazało. No dobrze. Tak jak widzicie tutaj gorące. Tu. Tak pod kątem wszystko poobcinam, żeby równą płaszczyzną zawsze na podłożu po prostu to stało. Nie będę was zanudzał. A więc tu sobie dam magnesik. Tu sobie dam magnesik. Tu magnesik. No i co? No i po prostu tak. Takim kątem. Jak to powcinam, pokażę wam. A później mieszamy farbę. Mam taką specjalną farbę, czarną. Do po prostu do 750 stopni. Niepalna. To jest na piece, na kominki, na różne takie. Można to wałkiem, pędzlem, pistoletem nakładać. Na grille, na kominy, na piecyki. No to mam taką farbę, załączę kompresor, nalejemy do, po prostu do pistoleta i pomalujemy grilla, żeby był ładny. Dobrze, to zaraz wracam. No dobra, przyszykowałem już sobie troszeczkę miejsce na malowanko. Już pistolet sobie założyłem, wężyk sobie poprzeciągałem. Kompresor nabiłem, puszeczkę sobie, tak jak wam pokazywałem, nie wiem co to za fie. Po prostu taką kupiłem taką farbę na wysoką temperaturę 750 stopni, więc to mi wystarcza, wymieszałem to sobie, troszeczkę w rozpuszczalniku, no i co, no i teraz malujemy, nie? Tak przygotowałem sobie trochę miejsce do malowania, o, tak jak widzę. No i co? Malujemy. Thank you.
roku. Zaraz doleję.
Wyłączymy kompresor. Wyłączymy kompresor. To tak jak widzicie, prezentuje się mój malutki taki przenośny grill, którego można wszędzie zapakować. Naprawdę nie dużo miejsca nie zajmuje, żeby można porównać, jaki jest wielkości, to zaraz wam pokażę. Mam tu wiaderko z tej Fabien. Jest to wiaderko takie, tak jak widzicie, 10 litrowe. 10 litrów? Tak, 10 litrów farba. No to taki jest. Naprawdę nieduży. Tak jakbyście do samochodu spakowali. Wiadereczko. Nawet rozmiar by się zgadzał. No i jeszcze farba mi to wpadła. Po prostu, tak jak widzicie, nie za duży, taki w sam raz na szybki wyjazd, na jakieś gdzieś po prostu nad jeziorko, gdzieś na grilla, tam w gronie rodzinnym na kilka osób, no, nie wiem, ze 3-4 osoby, kilka kiełbasek się zmieści. No i co? Wyschnie i można grillować. Na razie wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Zachęcam was do subskrybowania. Łapkę w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym. Teraz mi to się nie wytrzyma. I do zobaczenia w następnym. O, aż wyschnie. W następnym filmie. Na razie.